moriendi, sztuka umierania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Niekiedy mówi się, że mniej więcej do początku XX wieku każdy człowiek w naturalnej sytuacji, w normalnych warunkach umierał publicznie. A jego śmierć była wydarzeniem publicznym. To była śmierć oswojona. Ale ta śmierć stała się śmiercią zdziczałą, odwróconą, śmiercią na opak. A opatrzność tej śmierci wyraziła się najpierw w tym, że została ona wygnana ze społeczności. Poza życie normalnych, codziennych społeczności. Wygnana w ten sposób, została wygnana też z przestrzeni dyskusji, ankiet socjologicznych, programów telewizyjnych. I przejawem tego nowego, opacznego spojrzenia na śmierć stała się choćby rezygnacja z mówienia prawdy umierającemu. Zarazem chory stał się całkowicie uzależniony od otoczenia. Kiedy spoglądamy na przykłady śmierci w literaturze, obrazowane na przełomie XIX i XX wieku, przekonujemy się, że portretowana śmierć stała się wstrętna, odrażająca, plugawa, po prostu nie do zaakceptowania. Stała się zarazem nieprzyzwoita, tak jak wydzieliny fizjologiczne ciała ludzkiego. Można powiedzieć, nie wypada już demonstrować tego zjawiska publicznie. Tak zaistniała śmierć zdziczała w naszej kulturze. Pojawiła się z powodu wielu przyczyn. Jedną z nich na pewno był upadek modelu tradycyjnego świata. Świata metafizycznego, świata opartego na ładzie, świata opartego na istnieniu Boga, który nadawał sens zarówno ludzkiemu życiu, jak i ludzkiej śmierci. Inną przyczyną stał się rozwój i dominacja technologii w nauce. Zatarcie granicy między życiem a śmiercią, przyspieszenie procesu definitywnego zawłaszczenia śmierci przez medycynę. Zastanawiają się być może Państwo, dlaczego mówię o tych przemianach kulturowych. Spotykamy się w dniu 3 kwietnia, a wieczorem 1 kwietnia 2005 roku pojawiły się w niektórych stacjach radiowych i telewizyjnych informacje o śmierci Jana Pawła. Potem przyszła radość z tego, że ta zasłyszana i szybko rozpowszechniana wiadomość medialna jest na szczęście nieprawdziwa, ale radość trwała krótko. 2 kwietnia w sobotę około godziny 15:30 Jan Paweł II bardzo słabym głosem wyszeptał: "Pozwólcie mi iść do domu Ojca." To były jego ostatnie słowa. Papież do końca starał się zachować kontakt z otoczeniem. Kiedy odwiedził go dawny sekretarz, Kongijczyk, arcybiskup Emeryka Bongo, i opowiadał mu o Afryce, papież reagował uśmiechem, ożywieniem na słowa tej relacji. Ale utrata sił życiowych następowała nieubłagalnie. Około 19:00 Jan Paweł II zapadł w śpiączkę. Monitor wykazywał postępujący zanik funkcji organizmu. Umierając, Ojciec Święty trzymał cały czas za rękę swego osobistego sekretarza, arcybiskupa Stanisława Dziwisza. W jego otoczeniu było też kilku najbliższych współpracowników. I wreszcie osobisty lekarz papieża Renato Busonetti stwierdził śmierć o godzinie 21:37. Po 20 minutach wyłączono elektrokardiogram. To umieranie, które dokonało się 15 lat temu, na oczach całego świata. Ta niezwykła w dziejach świata śmierć publiczna, śmierć oswojona, była zatrzymaniem całego procesu banalizacji śmierci. To była prawdziwa ars moriendi, sztuka umierania. Tak umierali patriarchowie, tak umierali bohaterowie średniowiecza, tak umierali wielcy święci. Ta ars moriendi do dziś dodaje nam sił. Dodaje nam sił i odwagi do życia,
Dlatego warto do niej wracać.